Dzień dobry, witam serdecznie i zapraszam na magazyn Dookoła Świata. Ja nazywam się Aleksandra Rybińska i porozmawiamy o procesie Donalda Trumpa. Rozpoczął się on bowiem w poniedziałek. Jest to proces karny, czyli po raz pierwszy w dziejach Ameryki. Były prezydent staje przed sądem w sprawie kryminalnej. Batalia w Nowym Jorku, raczej na Manhattanie, o nielegalne księgowanie płatności, które miały rzekomo zatuszować seks skandal, może potrwać 2 miesiące. Co grozi Trumpowi po przegranych procesach cywilnych, w których zasądzono mu wielomilionowe odszkodowania? Musi bronić się przed widmem odsiadki, a w tle są kolejne 3 procesy karne. O tym, jak ten proces może się potoczyć, czy w ogóle są podstawy, żeby sądzić Donalda Trumpa, o co zapytam mojego gościa, Dariusz Matuszak, Tygodnik Sieci, Portal w Polityce. Dzień dobry, dobry wieczór Państwu. No właśnie, po raz pierwszy w historii były prezydent Stanów Zjednoczonych musi, to co, odpowiadać się w procesie karnym przed sądem. No bo chyba jeszcze nigdy w historii polityka amerykańska i system prawny nie były tak zdegenerowane, nie sięgnęły tego dna. No to nie ma wątpliwości, że to jest, że to są procesy, polowanie na czarownice, procesy, które mają go zniszczyć jako rywala demokratów, najpoważniejszego, tak, i właściwie jedynego w tej chwili po stronie republikanów z niemal pewną 100% nominacją. No to będzie jeszcze konwencja w sierpniu chyba w Chicago i tam to co formalnie pewnie zostanie przyklepane i niewykluczone, że zostanie przyklepane jako człowiek z wyrokiem. Czy człowiek z wyrokiem może zostać prezydentem? A tutaj są zdania podzielone, więc ja bym nie chcę wchodzić w te rozważania. Nie mam pewności. Nie studiowałem zbyt głęboko tego. Według jednej szkoły, nazwijmy ją falenickiej, to go eliminuje, a wedle szkoły otwockiej, że jednak może to jest, a powiedzmy, porównajmy to do sytuacji, w której pan Wąsik jest jak kot Schrödingera, czyli jest posłem i jednocześnie nie jest posłem, prawda? Czy Mariusz Kamiński. I teraz kto ma rację? No ale jak mogło w ogóle dojść do tego procesu? Bo jeśli dobrze zrozumiałam, sprawa tej gwiazdy, powiedzmy, filmów dla dorosłych, no to tak, Stormy Daniels, to było wykroczenie uprawia z punktu widzenia prawnego, które się już przedawniło. A no i co z tego? No i co z tego? Jest, wyobraźmy sobie sąd, tutaj żeśmy w przerwie lekko żartowali, wyobraźmy sobie sąd w miasteczku Wilanów, przed którym stoi Jarosław Kaczyński albo Mateusz Morawiecki, sędzią jest pan Żurek albo pan Tuleja, a prokuratorem jest, nie wiem, pani Wrzosek, no więc mają 30 lat kamieniołomów albo 10 lat lochów, będą skazani. I tak samo tutaj to południowy dystrykt Manhattanu, 90% wyborców demokratów, i to takich fanatycznych, co zresztą widać teraz, bo jest wielki kłopot ze skompletowaniem ławy przysięgłych, bo tam trzeba ich kolejnych... 9 na 10 mówi, że nienawidzi Trumpa. Tak jest. I to nie to jest fanatyzm. To nie jest taki, no ja mam trochę inne poglądy niż Trump, prawda, ja jestem demokratą, to jest republikanin, nie podoba mi się jako człowiek. Nie. Tam mamy do czynienia z korbą, z szaleństwem, takim jakbyśmy sobie wzięli u nas z ulicy kodziarzy, czy kogoś tam, czy tych silnych razem i z nich próbowali skompletować jakąś ławę sędziowską, która będzie sądziła bezstronna, ta, która ma orzekać, czy Kaczyński jest potworem, czy też nie jest, prawda? No więc jest i dlatego do kamieniołomów go, i tak samo jest z Trumpem. Zresztą to jest przedziwna sprawa. Właśnie, bo o co chodzi z tą całą Stormy Daniels? Nie, to jest coś tak kuriozalnego. Otóż w 2016 roku, czy tam 15, pani, która zajmuje się uprawianiem seksu przed kamerami za pieniądze, miała opublikować to... Domniemania są, swoje wspomnienia i między innymi dotyczące tego, jak sobie tam z Trumpem figlowała. Facet startuje, ubiega się o nominację republikanów, jest żonaty. To chyba była historia z
przerw pomiędzy jego małżeństwami, a jest w trzecim, także no i on posłał, miał posłać swojego prawnika wtedy w 2016 roku, żeby to tam zapłacił jej za milczenie. Umowa jakaś standardowa, to powszechnie zawierana. Celebryci często. Celebryci, oczywiście, i tak dalej. No i te, ale pojawił się taki prawnik, Michael Avenatti, słynny z wyłudzania i szantażowania, za co zresztą został skazany i teraz siedzi w więzieniu za szantażowanie firmy Nike. I on znalazł tą Stormy Daniels i mówi: chodź, chodź, niebogo, ja dla ciebie wygram teraz wielkie miliony. I rozpoczął się cyrk. To trwało mniej więcej z pół roku i tak dalej. Czy on zapłacił, czy nie zapłacił? A teraz pojawi się prokurator, który mówi, że sprawa dotyczy oszustw w kampanii wyborczej. Inaczej mówiąc, Trump powinien to wpisać w rubryki na kampanię wyborczą. A co powinien tam był wpisać? Powinien był wpisać, że zapłacił Stormy Daniel za milczenie. No to jest po prostu absurdalne, kuriozalne, no w ogóle kompletnie niedorzeczne, tak? I tam są, oskarżony zostało 34, zdaje się, przestępstwa, z których główne to dotyczy oczywiście fałszerstw w dokumentach, ale dotyczących finansowania kampanii wyborczej. Tam rzeczywiście jest bardzo ścisły podział pomiędzy tym, co takiemu kandydatowi wolno wydać, jakie ma wydatki osobiste, a to, co jest na kampanię. No więc zdaniem prokuratora powinien wpisać, że no, za milczenie pani Stormy Daniels. Pośrednikiem miał być niesławny prawnik, zresztą nie ma tam w Stanach, chyba nie ma wielu przyzwoitych. Michael Cohen, tak? Tak, no, z którym zresztą Trump współpracował przez lata i no, wiadomo, po to, żeby samemu się wykaraskać z różnych problemów, to on gotów jest zeznawać dowolną rzecz. Trump ma, nie wiem, 5-6 w tej chwili procesów, niedawno zakończył się. No i się jakieś cywilne sprawy przegrał. Tak? Ja, no to jest w ogóle... miliarda dolarów, mówimy o jakichś niebywałych kwotach, które musi zapłacić. Tak, pół miliarda za to, że podobno zawyżał wartość swojego majątku po to, żeby uzyskać, żeby u inwestorów mieć lepszą opinię, żeby łatwiej mu było pozyskać kredyty. Nic nie wiadomo o żadnych oszustwach finansowych, nic nie wiadomo... Nie ma poszkodowanych, jest tylko mniemanie oszalałego sędziego, który uznał, że po prostu za dużo opowiadał o tym, jak jest bogaty, bo to się do tego sprowadza, tak? Że za bardzo się chwalił, ile to pieniędzy ma, co okazywało się, że może mniej, a to policzono, że jego hotele są warte nie 3 miliardy, a 1,5 i tak dalej, czy zamiast 2, zamiast 5 i tak dalej. Ale jeszcze jest jeszcze oczywiście kolejna sprawa, nazwijmy ją, to tak jak... śpiewał Jan Kaczmarek, taka historia porno brutalna, bo został też skazany. 83 miliony złotych odszkodowania ma zapłacić pewnej starszej pani, ponad już 80-letniej, którą miał zgwałcić, uwaga, uwaga, na początku lat 90. I ona sobie przypomniała o tym, Janet Carroll, taka... celebrytka nowojorska. Ona jest pisarką. To taka takiego. Pisarka, ona w rubrykach plotkarskich, a tam poradnikowych, jak tam zaskoczyć gości, jak ugotować bigos po litewsku. Różne takie. Dowodów ona żadnych nie miała, żeby... Nie, a poza własnymi... Ale wygrała sprawę. Wygrała sprawę, przegrała sprawę karną, wygrała cywilną. No i to jest po prostu to żenujące i absurdalne całkowicie. No historii opowiadała w telewizji, więc znamy szczegóły po prostu i oszczędzę ich państwu, bo to się nadaje na godzinę, po godzinie 23, jak opowiada, no jak ją tam w przybieralni domu handlowego, słynnego domu towarowego złapał i co tam z nią wyprawiał, a ona się zamknęła z nim, bo miała mu przymierzyć, on wybierał prezent dla swojej jakiejś tam dziewczyny, więc on poprosił ją, żeby ha, 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 przymierz takie wdzianko z bielizny, no to ona weszła tam
tam do tego i pokaż, jak się będziesz w tym prezentowała, czy to się nadaje. No to ona weszła tam z nim do tej przebieralni, no i tam miało się wydarzyć to, co się miało wydarzyć, co w obrzydliwy sposób z pornograficznymi detalami opowiadała między innymi w CNN, i Trump był wtedy prezydentem, a opowiadała o historii, która zdarzyć się miała na początku lat 90. No i teraz znowu sprawa wróciła. Trump powiedział, że to wariatka, w związku z czym ją uznali sędziowie, że w pierwszym procesie, że jej nie zgwałcił, no ale coś tam było jednak. O, w tej przebieralni, jak się zamknęli, coś tam było, a mowa była o pani, która, o pani też, która no starsza od niego jest i miała 50 ponad lat. No, okej, okay, no jakiś różnie, gust. Różnie oczywiście mogło być, tak, ale już się nie dowiemy. Ale puenta była taka, że uznano go niewinnym w sprawie gwałtu, że może coś i tam, powiedzmy, że poobracał ją, ale w sprawie cywilnej, że ją obraził, no bo nazwał ją, że zmyśliła całą tą historię, bo właśnie akurat wychodziła na rynek jej książka, do czego nam są potrzebni faceci, i to podważyło jej wiarygodność, więc Bent zapisali jej 83 miliony dolarów. No to już się dolarów. Uzbierała Trumpowi spora suma, tak, którą musi zapłacić. No teraz pytanie, no czy rzeczywiście Joe Biden ma tak słabe szanse na tą prezydenturę? Ale no, w żadnych normalnych warunkach ten pan, starszy człowiek, który nie wie w ogóle, co się z nim dzieje, i no nie udawajmy, że on jest w stanie sprawować swój urząd. No dobrze, większość innego kandydata nie mają. Większość Amerykanów uważa, że on w ogóle nie przetrwa drugiej kadencji, w sensie fizycznym takim, tak? Czyli mówią, no położy się do łóżeczka na stałe, albo no odejdzie do domu pana. No, w sondażach oni są mniej więcej, idą łeb w łeb, no więc o co chodzi? Chodzi o to, żeby zmęczyć Trumpa tymi procesami? No, tak, no to, czy chodzi o to, żeby go wsadzić do więzienia? Jedno i drugie. No, bardzo możliwe, że oni, że przeholowali, to znaczy myśleli też, że go zniszczą psychicznie, i on się okazał wyjątkowo odporny. No, proszę sobie wyobrazić, do jakiego stopnia, jakie to jest podłe i obrzydliwe. No, teraz sędzia wyznaczył rozprawy tak, że na przykład Trump nie może uczestniczyć w uroczystości zakończenia roku szkolnego i odbioru dyplomu. Jego syn junior kończy, wyleciało mi imię, no ale mniejsza o to, kończy szkołę i jest absolwentem, i Trump nie będzie mógł być na tej uroczystości, a cieszyć się, bo będzie musiał będzie przed sądem na Manhattanie. No, no, małostkowe, takie liche, nędzne. Zresztą sędzia został oskarżony też o to, że sam jest uprzedzony. Jego córka prowadzi firmę, która zajmuje się taką propagandą w sieci i pracuje na rzecz demokratów. To znaczy ona oficjalnie jest przez nich opłacana. No, demokraci mówią od początku, że chodzi o to, żeby uratować amerykańską demokrację przed Trumpem, jest populistą. Uratujemy demokrację i praworządność, niszcząc demokrację i niszcząc praworządność. Tim Scott, który jest czarnoskórym senatorem, mówi, że to właściwie jest sprawa jak z najgorszych praktyk rasistowskich. On mówi tak, no mamy czerwoną i niebieską partię. Czerwona to jest republikanie, niebieska to są demokraci, i to jest tak, jakbyśmy mieli dwa kolory skóry, biały i czarny, więc system zniszczy czarnego, system zniszczy republikanina, czyli zwolennika czerwonej partii. I tak to jest wszystko ustawione. Zresztą paradoksalnie oczywiście Trump utrzymuje przewagę i może nawet zyskuje na tym, ale błoto się przyczepia, bo tam są wywlekane najbardziej jakby takie, no dowolną rzecz można wymyślić w tej chwili, obrzucić go i zawsze się coś przyklei. Znaczy, no, ale rozumiem, że Trump jest w każdym razie zdecydowany, zdeterminowany, żeby to wytrzymać. To chyba do listopada. Ja powiem tak, no i należy życzyć sobie, żeby wygrał, bo
teraz zniszczenie go de facto, już pomijamy wszystkie poglądy polityczne, czy nam się podoba, czy nam się nie podoba i tak dalej, ale zniszczenie go oznacza no, zniszczenie demokracji jakiejś. O, i to jest dobre, myślę, dobra puenta na zakończenie, bo nam się czas skończył. Dariusz Matuszak, Tygodnik Sieci Portal w Polityce. Dziękuję bardzo za rozmowę. A państwa zachęcam do pozostania z nami. Za chwilkę porozmawiamy o pakcie migracyjnym i o Polaku, czy Szwedzie pochodzenia polskiego, który no, skinął w Sztokholmie. Dzień dobry, witam w telewizji w Polsce. Nazywam się Aleksandra Rybińska, to jest magazyn Dookoła Świata. Przed chwilą rozmawialiśmy o pierwszym procesie karnym Donalda Trumpa, a teraz przenosimy się do Szwecji, gdzie śmierć 39-letniego ojca polskiego pochodzenia wznowiła debatę na temat bezpieczeństwa, a także na temat paktu migracyjnego właśnie przyjętego przez Parlament Europejski. No i w konsekwencji o masowej migracji oraz braku integracji migrantów nawet w drugim i trzecim pokoleniu. Czy to już wszystko jest za późno dla Szwecji? Co i jak ma z tym wspólnego pakt migracyjny? O to zapytam mojego gościa, Jan Wójcik, Fundacja Security for Freedom. Dzień dobry. Dzień dobry, witam. Dzień dobry państwu. No właśnie, mieszkańcy Sztokholmu zaniepokojeni brakiem bezpieczeństwa teraz organizują nocne patrole właśnie tej dzielnicy Skarholmen, gdzie zginął 39-letni Mikael Janicki polskiego pochodzenia, który zwrócił uwagę jakimś młodym ludziom i oni mu strzelili w twarz. Dwóch sprawców zresztą już schwytano. No ale jakby problem jest szerszy w Szwecji. Jest to problem braku bezpieczeństwa, gangów, przemocy, nawet zamachów bombowych. No, krótko mówiąc, nagle to się znowu gdzieś tam pojawiło w naszej świadomości. Znaczy tak, temat powraca już regularnie i coraz częściej. Ja jakby sprawą zajmuję się już dość długi czas i pamiętam, kiedy pisaliśmy o tych zdarzeniach w Szwecji, to byliśmy raczej wyśmiewani, że przesadzamy, że siejemy panikę, oskarżani też o wzbudzanie niechęci do imigrantów, no ale potem z czasem i główne media zaczęły podawać takie informacje, że Szwecja, to było chyba z BBC albo z Deutsche Welle, nie pamiętam, że Szwecja jest jak Bagdad, odnosząc się do zamachów bombowych, ponieważ bardzo dużo broni, często jeszcze z wojen bałkańskich, przeniknęło do Szwecji i jest używanych dzisiaj w konfliktach między gangami. Szwecja ma jeden z większych wskaźników śmierci właśnie od broni palnej, zwłaszcza w Europie. No i to jest no, jakaś zmiana, która zachodzi w tym społeczeństwie. To społeczeństwo przez jakiś czas też w dużej mierze, no politycy nie lubią się przyznawać do tego, że rzeczy nie idą dobrze, więc jakby przez pewien czas nie podkreślali zbyt głośno tych problemów poza właśnie politykami takiej partii jak Szwedzka Demokracja. Z drugiej strony media też może nie chciały zbyt o tym pisać, bo nie chciały wzbudzać niechęci do imigrantów. No ale w momencie, pamiętam taką chwilę, kiedy zabito w walkach gangów rapera szwedzkiego, który pochodził właściwie z takiej wyższej, średniej klasy, był już białym synem aktorki szwedzkiej. I on no, wszedł w to środowisko gangsta rapu, tam były jakieś porwania na początku, jakieś groźby, w końcu go zabito, ta Szwecja wtedy była taka mocno poruszona i od tego czasu już często słyszymy o tym, że trzeba walczyć z gangami, że musimy walczyć z tym z narastającą przemocą. Ludzie, którzy byli pytani przez telewizję szwedzką odnośnie tego, co się wydarzyło teraz w tej sytuacji z zabójstwem Polaka, no to mówili, że to nie jest jakby nic nowego, te strzały tutaj gdzieś w tym rejonie słychać, ludzie po prostu, rok wcześniej było też takie zabójstwo, więc te rzeczy no tam są coraz bardziej powszechne. No, kiedy się zresztą pyta Szwedów, co zrobić, to na ogół no, nie ma jakiejś łatwej odpowiedzi, co z tym zrobić, oczywiście, bo to już zaszło stosunkowo daleko, bo to jest drugie, trzecie pokolenie migrantów, gdzieś tam powinno było się zintegrować, ale no, się nie zintegrowało, no ale to wszystko się odbyło gdzieś by na tle przyjęcia przez Parlament Europejski tego nieszczęsnego paktu migracyjnego, o którym debatujemy, dyskutujemy już od dawna, no i Unia
Europejska zadowolona, Ursula von der Leyen zadowolona, że to jest jakby rozwiązanie tej, jakieś narzędzie rozwiązania tej presji migracyjnej. No ale czy rzeczywiście tak jest? Po pierwsze, jeżeli rozdzielimy te dwie sprawy, to znaczy pojawienie się w ogóle imigrantów, a pakt imigracyjny, rozwiązanie presji imigracyjnej związane z nielegalną imigracją, no to zobaczymy przede wszystkim, że wiele tych problemów, czy w Szwecji, czy we Francji, to nie były też problemy związane z tym, że ci ludzie przybyli tutaj nielegalnie. Często przybyli legalnie, tylko to są już dzieci, a może wnukowie imigrantów, którzy nie czują do końca związku z krajem, czują jakąś wrogość wobec tego kraju przyjmującego. Może mają powody, może nie. Częściowo te powody mogą być uzasadnione. No i w tym momencie ci ludzie no, w jakiś sposób dają wyraz swojej agresji, frustracji, wrogości wobec tego kraju. W pewien sposób można powiedzieć, że tam powstały takie jakby całe ekosystemy, w których ludzie po prostu żyją w jakiś sposób, nie czując się mieszkańcami Zachodu, nie czując się... Według własnych reguł, czasami to są reguły związane, to jak mówiliśmy o szariackich dzielnicach, to czasami to są reguły związane z islamem, czasami to są reguły związane po prostu z przestępczością, bo no cóż, w grupach, które są w miarę homogeniczne, pochodzą jakby, odróżniają się od społeczeństwa przyjmującego i czują nieufność, no łatwo dochodzi do tworzenia różnych struktur, ponieważ no, są bardziej hermetyczne. I jeżeli tutaj wracamy do tego paktu migracyjnego, no ten pakt nie rozwiązuje problemu integracji, ma na celu rozwiązać problem imigracji, tej nielegalnej, która no, stwarza taką presję, że rozwiązanie obecnych problemów integracyjnych Europy będzie już praktycznie niemożliwe, no bo po prostu coraz nowe te osoby będą przybywać do tych środowisk, a my mamy coraz mniej środków, żeby prowadzić tą skuteczną integrację. I to jest problem, ponieważ no w idealnym świecie ten pakt, żebyśmy sobie wyobrazili sytuację, że przybywają nielegalni migranci, oni są zatrzymywani na granicach. W tych procedurze 12-tygodniowej albo przedłużonej 18-tygodniowej, jeżeli to będzie zwiększony napływ, oni są potem rozpatrywani jako osoby nieposiadające prawa do pobytu, deportowani. No, jeżeli przejadą dalej, to są zawracani do tych krajów wejścia. Nie ma wielu możliwości składania azylu w wielu państwach. Wzmacniamy nasze granice, no to wygląda na tą sytuację, że my w ten sposób próbujemy rzeczywiście chronić się przed tym napływem. Jest cały czas jeden problem, który powtarzam, ta deportacja do krajów pochodzenia albo do krajów, z których oni przybyli do nas, do tych krajów trzecich, takich jak Białoruś, Egipt, Tunezja, ona jest praktycznie niska albo prawie że zerowa, zwłaszcza że te kraje, te tranzytowe kraje nie zgadzają się przy żadnej umowie, którą w tej chwili Komisja Europejska podpisała. Ja nie słyszałem, żeby Tunezja, Egipt, Mauretania zgodziły się na przyjmowanie tych ludzi, którzy przeszli przez ich terytorium. Może zgadzają się na przyjmowanie swoich obywateli z powrotem, ale o innych imigrantach raczej nie ma mowy. Żeby ktoś ich o to pytał, szczerze mówiąc. To jest... Ja myślę, że te rozmowy są toczone, ale padają no, odpowiedzi odmowne. Nie słyszeliśmy przecież ten cały spór pomiędzy Kaisem Saidem, prezydentem Tunezji, a Ursulą von der Leyen. Przecież ta umowa była już dopięta, tylko jakby te strony głosiły co innego, a Kais Saied mówił, że on się w ogóle nie zgodzi na to, żeby robić z Tunezji kraj, gdzie będą ci imigranci wszyscy z innych krajów afrykańskich przetrzymywani, a Europa stwierdziła, że no osiągnęła sukces właśnie, że ci ludzie będą zawracani. No i potem wszystko się rozsypało, bo no, ale no nie doszło do realizacji tych decyzji. No, ale to są mało radosne perspektywy, bo wiemy, że już teraz jest spór. To znaczy Włochy, Grecja już nie chcą w tej chwili brać z powrotem tych migrantów, którzy do nich dotarli jako pierwszy kraj Unii Europejskiej i są zawracane przez Niemcy, przez Francję, że już nie chcą ich przyjąć. A jakby w pakcie migracyjnym miałoby to się stać regułą.
Tak, miałoby się stać regułą, to jest regułą w ogóle porozumień dublińskich. Teraz miało być to jeszcze przyspieszone, ta procedura miała być ułatwiona dla tych państw, które no, leżą wewnątrz Unii Europejskiej, nie są tymi państwami granicznymi. No i rzeczywiście te państwa zaczynają się buntować, no bo relokacji jeszcze w tej chwili nie ma i nie odczuwają ulgi, a z drugiej strony no ci imigranci są zawracani do nich, mimo że chcą się dostać gdzie indziej, mimo że to inne kraje tak naprawdę są dla nich atrakcyjne, więc albo naprawdę Unia Europejska, państwa Unii Europejskiej postawią mocno na swoim w relacjach z państwami trzecimi, państwami pochodzenia, państwami tranzytu, wymuszą to w pewien sposób, czy przekupując, zwiększając w jakikolwiek sposób integrację gospodarczą z tymi państwami, żeby związać ich z nami, by byli bardziej skłonni przyjmować naszą perspektywę, czy odmawiając im pomocy, którą Unia Europejska szczodrze udziela różnym krajom, to wtedy no, my nie rozwiążemy tego problemu, jeżeli nie będziemy mieli możliwości gdziekolwiek tych ludzi deportować. Ten pakt się rozsypie, bo nikt nie będzie chciał tak naprawdę być tym hotspotem, tym krajem trzecim, gdzie te, ci wszyscy migranci zostają, tak? Żadna z państw unijnych nie będzie chciała grać w tą grę. No, no ale premier Donald Tusk powiedział, że Polska się na żadną relokację nie godzi i zostanie wyjęta spod tego mechanizmu. Ponadto będziemy chronić granice. Zniknęła posłanka Janina Ochojska, zniknęli aktywiści z grupy Granica. Zniknęli wszyscy ci, którzy krzyczeli, że no, Straż Graniczna morduje migrantów w lesie. Zrobiło się cichutko, odpierani są, widzieliśmy te pushbacki nawet w telewizji, bo były odpowiednie obrazki. Nagle pushbacki są z powrotem w porządku. No ja się już nie odnajduję, muszę powiedzieć. Też ja powiem tak, no najkrócej o elitach, które szantażowały nas moralnie wcześniej i z takiej górnego C mówiły, że my tu powinniśmy, bo to człowieczeństwo i tak dalej, teraz milczą, to ja się wypowiadać już nie chcę, no bo to jest skandal, jeżeli dzisiaj milczą, a mimo to dzieje się to samo. Mimo że ich nie popieram, ale uważam, że powinni kontynuować swoje działania, skoro rzeczy dalej no, się być konsekwentnym, się tak? Tak, być konsekwentnym. Natomiast jeżeli chodzi o Donalda Tuska, jak ja patrzyłem na tę wypowiedź, my ochronimy Polskę przed relokacją. No to nie musi nic robić. W pakcie już jest zapisane, że relokować nie trzeba, można płacić. Jeżeli mówi o tym, że ochroni nas też przed tym, że nie będziemy musieli płacić, no to jest pytanie, jak to zrobi. No argumentem są uchodźcy z Ukrainy, że niby, tylko że to nie jest nigdzie zapisane w tym pakcie. Czyli ja to nie może być nigdzie, to nie może być nigdzie zapisane, dlatego że to jest reforma, umowa wieloletnia, zmiana prawa, która ma trwać na dekady, więc ona nie może uwzględniać pewnych sytuacji, które są tymczasowe, tak, które nawet na trwają dla nas kilka lat, ale z tego punktu widzenia one są tymczasowe, więc ona zawiera pewne ramy i dopiero w 26 roku, kiedy pakt wejdzie w życie, będziemy mogli złożyć nasz wniosek, gdzie powiemy, słuchajcie, nie możemy brać udziału w mechanizmie solidarności, bo jesteśmy pod presją imigracyjną, albo na przykład co zawarł już chyba, zdaje się, poprzedni rząd, bo już wcześniej widziałem te zapisy, że również nie tylko silna presja imigracyjna, ale nawet atak hybrydowy, czyli użycie tych imigrantów w celach destabilizacji, czyli to jest to, co robi właściwie Białoruś wobec nas. To może nas kwalifikować do tego, że zostaniemy zwolnieni z tego mechanizmu solidarności, ale nikt nam tego teraz oczywiście nie obieca i tego nie może być w tych przepisach. Mhm. Natomiast pakt będzie teraz głosowany w Radzie Europejskiej, prawdopodobnie kwalifikowaną większością głosów. Czyli przejdzie? Więc raczej przejdzie, tak? My raczej nie mamy zdolności jego zawetować. Dzisiaj premier Mateusz Morawiecki powiedział, że jednak taka możliwość jest i przywołał się rzeczywiście z 2019 roku, z 20 czerwca. Jest konkluzja Unii Europejskiej, która mówi o tym, że wszelkie zmiany, reformy tego systemu dublińskiego muszą przebiegać w ramach konsensusu. Mhm. Tam nie ma słowa jednomyślnie. Ale konsensus rozumiemy raczej to, że my się wszyscy zgadzamy, negocjujemy i ustalamy wspólne zasady i te wspólne zasady są akceptowane. Więc no jak,
pytanie, jak będą te strony rozumiały. Polska może podnosić, że my się na coś nie zgadzamy, więc nie ma konsensusu i tyle, i ten pakt nie może dalej przechodzić. Ale dziwne druga strona... podejrzenie, że raczej do tego nie dojdzie. Raczej do tego nie dojdzie, bo druga strona podniesie głos, że przecież uzgadnialiśmy, wszystko jest uzgodnione, przegłosowane. Wielokrotnie była możliwość, żeby zgłosić do tego jakiś sprzeciw. No ale jeśli dobrze zrozumiałam, może ostatnie zdanie, bo już nam czas ucieka, że ten pakt już właściwie będzie nieaktualny, jak wejdzie w życie. Znaczy on już trzeba by właściwie jeszcze go rozbudować, tak? Znaczy, moim zdaniem ten pakt, jeżeli wejdzie w życie, on musi, mamy ten okres dwuletni dostosowania, który jest nawet na chociażby na to, że my powinniśmy mieć centra na granicy do przyjmowania uchodźców i możliwości przetrzymania ich tam przez 12 tygodni. Nie mamy ich, więc to są kolejne koszty. Natomiast on będzie musiał być obudowany o te umowy z krajami trzecimi. Nie wiem, czy Komisja Europejska będzie w stanie, bo przez długi czas nie była w stanie tego zrobić. Właśnie. Nie wiem, co miałoby się zmienić. No to zobaczymy, ale też tutaj dużych nadziei nie mam. Jan Wójcik, Fundacja Security for Freedom. Bardzo serdecznie dziękuję za rozmowę. Dziękuję za zaproszenie. A państwa zachęcam do pozostania z nami. Mamy dla państwa jeszcze wielu ciekawych gości i tematów.